Siemaneczko, widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W kolejnym odcinku z Pet Simulatora, po przerwie dawno nie graliśmy w Pet Simulatora, ale sobie postanowiłem zagrać w Pet Simulatora. Freestyle totalny lecę. Lecimy na totalnym spontaniu z tym odcinkiem. Miałem w ogóle dzisiaj nie nagrywać, ale uznałem, że się coś nagra. Nowy Lucky Block Update. Ogółem pokazać chcę wam, co zostało dodane, ale pewnie większość z was wie. No to lecimy na Hell. Nie ma. Na Heavenie. Nie ma, chciałbym wam pokazać, więc na Normal World. Na Spawna. Zaraz pójdziemy na Normal. Update cooldown? Jeden given za 5 minut. To teoretycznie powinniśmy dostawać gifty za darmo. Jeżeli dobrze to rozumiem. Zobaczymy. Bo mnie zaczęło zastanawiać teraz, o co chodzi z tym odciskiem. Odliczaniem. W ogóle widzicie, że to będzie na 16. Okej. O, mamy lucky bloki. Cut. Na single dam. Niech się otwieramy ogłom jajka. I różne rzeczy mogą z nich polecieć. Po specjalne jajko, po zwykłe jajko. Od zwykłych jajek do specjalnych. Może mi się uda dropnąć je. Te lucky pety. O te trzy. Nie mam. O! No i oto ten pet, Lucky. Oj, różowy, są trzy rodzaje, mówi się, że mają dodać czarne jeszcze. Lucky Block. A teraz ubierzmy sobie kolejnego Lucky. Royality ma, o fajny. O, uwaga. Lucky. Bo są dwie opcje, albo huge lucky, albo zwykły lucky. Dużo ich mi leci. Royalty? O, ten jest trochę lepszy. Ale chciałbym zrobić sobie full team lucky. Więc w ogóle otwieram te lucky bloki. W ogóle bardzo dużo mi się trafiło. A przypominam, że jestem na hardkorze. Więc zaraz pójdziemy na tech. Może na techu też będzie dużo. Chyba że zwiększyli po prostu. Bo tu już się pojawił kolejny niebieski. Pozbieramy coiny. Bo coiny zbieram. Okej. Na pełnej. O, mamy kolejnego Lucky. Co ma ten Lucky? Czas Breakera. O, Golden Lucky, o. Magnet. Musieli coś pozwiększać. Bo często mi lecą teraz te Lucky. Ogółem największe, jakie mogę trafić, to jest Golden. Bo nie mam tych jajek specjalnych.
bo ja mam tylko za otwieranie jajek masterkę zrobioną i dzięki temu mogę dostawać goldy tylko. Ciekawie jest, na pewno. Mi się przynajmniej podoba, kiedy widzę coś takiego, że ja już mam prawie... że ja już mam dużo laki. O, idealnie trzy obok siebie ci trafiły. Ale bir. O, S. No i kolejny laki. Dobra, zróbmy tak, że na razie nie będę otwierał i na razie niech to farmy tylko. W enchant zobaczymy zaraz. Chciałbym już poubierać tego lakiego. Nie ma na razie lakiego. A to jest dopiero drugi ward, jaki mam dostępny. Zaraz pójdziemy sobie na tech. Czuję się jak na Wielkanocy, tylko że na Wielkanocy z każdego takiego wypadało pet. A tutaj są równe szanse. Ale dużo ich było, zaraz się cofniemy, bo mowy się uzraspiły. Ktoś nie chce mi lecieć pety. Trochę liczka. Ale trudno. Szczerze fajne pety lecą. Można indeks sobie porobić. Sprawdźmy już tego glitterium. Słaby, ale patrzcie już ile mamy już laki. Zaraz będziemy mieli kolejne dwa pet equipy, bo tutaj są razy dwa pet equip. Tutaj ogółem jest mało dosyć. Ogółem mam ochotę pójść zerknąć na techa. Bo jak tu tak dużo tego leży, to na techu też powinno być trochę. A na techu mi się by bardziej przydało otwierać, bo coiny lecą techy. A ja potrzebuję tech coinów. Tu wyzbieram do końca. I tamtego dużowego zniszczę. Chyba chciałbym dropnąć tego siódza. O, techy mam, coiny. Patrzcie, jak dużo ich jest, to jest lucky. Dobra, zniszcz tego lucky bloka. Dobra, lecimy na techa. Zerkniemy tylko na tech shop. Bo jeżeli tam będzie mało, to wracamy. Niech się porozpią. Okej. Takie przywitanie to ja lubię. To znaczy, że na fantazji się nie opłaca farmić tych lucky bloków. Okej. Pójdziemy sobie jeszcze na
jesienny event, bo nie pokazywałem go, ale pewnie wszyscy już go znają, ale muszę. No to wracamy na normalny, bo tutaj mam mało odblokowane. Dlatego na cave lecimy, tylko sobie zbiorę jeszcze gemy. I cave. Spawn ward. Dobra, i co tu mamy na cave? Powitanie już, lucky block. Deska. Drugi. One się dopiero respią. Tu już dwa się pojawiły. Dużo jest teraz, bo jeszcze ostatnio jak sobie otwierałem, to ciężko było znaleźć w ogóle. Podwoili szanse na pojawienie się go na hardcore świecie. Bo na zwykłym nie wiem. Bo od razu na hardcore wszedłem. Ale pecików mamy dużo. Już takich w miarę dobrych. Kolejne dwa lucky bloki. W każdym jest oczywiście szansa na tego lucky. Zastanawia mnie jedna rzecz. Czy dalej się da zdobyć huge cupcake'a, bo kiedyś go miałam, ale go sellowałam. Zastanawiałem, co to dla mnie jest. Bo nie było w ogóle informacji o tym, że już się go nie da zdobyć, więc zastanawiam się, czy jestem w stanie go jeszcze zdobyć. Filmkę. Teoretycznie to 5 minut. W ogóle tu mam turkeja. Mam złotego. I mogę wam powiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy z tamtego a z tego, bo mam tego tu. I jest to byłem przeskok trochę. W rainbowach powinien być bardziej widoczny. A już nawet w podstawce jest ten na 38. I go prościej trafić, a ten tutaj na 34, więc tak naprawdę jest różnica o 4 w podstawowym. Więc już mamy różnicę, wejdźmy na inny serwer. Może na innym będzie więcej teraz. Więc sobie pójdziemy na normala. Normal mode. O, mieliście ikonę pokazaną. I sobie pójdziemy na Cat Kingdom.
Tu mamy. Dobra, widzę. Kończę ten odcinek. Nagram następny, jak więcej zdobędę, także dzięki wam za oglądanie, dzięki, że byliście, no i cześć, do następnego odcinka, Pet Simulatora albo czegoś innego, cześć.